Słuchajcie, ja bym chciała opowiedzieć o tym, bo od jakiegoś czasu zacząłem jeździć komunikacją miejską, WKD, ZTM, no i Descraft. Postanowiłem, że od jakiegoś czasu zacznę głosić Ewangelię, zacznę chcieć głosić Ewangelię. Nie wiedziałam, w jaki sposób się to zacznie, ale bardzo postanowiłem, że chcę jeździć komunikacją miejską. Nie wiem dlaczego, ale to był jakiś taki momentalny przeskok. Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć WKD i ZTM. ZTM, czyli autobusy, metro, tramwaje i tak dalej. Od tego, kiedy zacząłem jeździć, zacząłem spotykać ludzi w WKD, którzy byli młodzi, starsi, ale zacząłem im głosić Ewangelię. I nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby ta osoba nie wzięła ode mnie, nie wiem, adresu kościoła, czy... Dzisiaj sądzę, że część z tych osób ogląda nas właśnie na żywo. Każda z osób właśnie, na początku podchodziłem do takiej osoby i zacząłem jej mówić o tym, że jaki mija dzień, co tam u tej osoby, jak u ciebie słychać. Poprzez właśnie takie rzeczy ta osoba zaczęła chcieć ze mną rozmawiać. I dopiero po chwili zacząłem jej mówić o tym, o swoim świadectwie, o tym, jak żyję. I dopiero ta jakby osoba, ale się trzęsę, ta osoba... Ta osoba zaczęła jakby chcieć słuchać mnie dalej. I to było dla mnie też takie super, że jakby, bo zawsze jak tak, to się tak zdziwiłem, że mówię w taki nieciekawy sposób. Bo ja wyszedłem z lęków, między innymi wstydu. Jak się wstydziłem, to właśnie wcześniej na przykład jak z kimś rozmawiałem, to potrafiłem płakać, nie wiadomo z jakiego powodu. I właśnie przyszedłem z tego wstydu i zacząłem mówić, podawać adresy kościoła, ulotki teraz roznoszę kościoła. I właśnie w taki sposób to wygląda. Już chyba 6 osób ogląda nas na żywo. No. Ale opowiem wam, jaką sytuację miałem dzisiaj. Więc jadę w UKD do centralnej, bo dzisiaj taki nowy challenge był, żeby przyjechać do kościoła komunikacją miejską. 2 godziny. No więc jadę. W UKD 30, coś koło 40 minut. Jestem w centralnej, idę na Pragę, żeby przejechać jeden przystanek tramwajem na metro. Okazuje się, że wszystko zajęła policja, bo dzisiaj mamy 11 listopada i wszystko jest zamykane, więc muszę przyjść z buta. Idę do metra, pomyliłem wejścia, poszedłem najpierw na PKP, więc się musiałam wracać na metro, znowu poszedłem na te metro, przeszedłem, no i jadę. Jadę i tak dalej. I potem jestem sobie w komunikacji też miejskiej, ale już w autobusie, szukam autobusu. Przeszedłem chyba 6 autobusów i 6 razy podszedłem do pana i zapytać, czy jedzie na ulicę Dzierżoniowską. 5 razy powiedzieli mi nie, nie wiedzieli, który, musiałam zakrzyczeć. Za 6 razem siadłem, czekałem 5 minut do odjazdu, odjechałem i przegapiłem przystanek. Okazało się, że przystanek miał być nie na żądanie, ale był na żądanie, więc się bardzo cieszyłem. I tak, wysiadam na przystanku Burakowskiej, tam jeszcze. Widzę przed sobą napis Warszawa i przekreślam na czerwono. Przechodzę na drugą stronę ulicy i wcześniej z mamą rozmawiałam właśnie o tym, jak właśnie no mama mi opowiadała o tym, że właśnie o tym barczystym człowieku, że mamy ich postrzegać jakby jako, znaczy zależy jak ich postrzega. Więc ja zobaczyłam kobietę, która siedzi na przystanku i jechała do kościoła i powiedziała, że się przesiada na Dzierżoniowskiej. Zaczęła do mnie mówić o tym, przewidziała każdy mój ruch, co ja chciałam zrobić. Opowiedziała mi, co mam zrobić, co wcisnąć, gdzie wejść, jakim autobusem pojechać. I to dla mnie było naprawdę niesamowite. Po prostu taki człowiek z nieba, a to na dodatek jeszcze dała mi ulotkę i głosiła mi Ewangelię, więc...
Słuchajcie, to jest świadectwo, żebyśmy chcieli, chciał głosić Ewangelię. To jeszcze trochę powiadam, bo wcześniej ja się dowiedziałem, jak on to tam, co on tam wyrabia, że siada sobie przy ludziach i opowiadaj mu o Chrystusie. Chodzi o to, że naprawdę warto brać przykład z takich prostych rzeczy. Zamiast kombinować, zamiast wielokrotnie zastanawiać się, co ja mam robić, trzeba opowiadać o Chrystusie. A jak będziesz chciał opowiadać o Chrystusie, że jak ty przyjdziesz i powiesz, ja chcę opowiadać o Chrystusie, ja chcę mówić, to będziesz miał absolutnie wszystko ku temu umożliwione. No właśnie, aż się pomylił Julek i zajechał. Znaczy, że Warszawa mu się kończy. Bóg zawsze będzie z twoim sercem. Jak twoje serce będzie proste, to będziesz miał proste.